To nie ma takich wielkich górek, żeby ABS potrzebował. Anti-lock braking system, znany potocznie jako ABS, to nic innego jak system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. System doskonale nam znany z motocykli i z samochodów, coraz częściej pojawia się w rowerach. Wersja drugiej generacji, która pojawiła się w roku 2022, świetnie sprawdza się do rowerów miejskich i do rowerów cargo, czyli tam, gdzie jeździmy po płaskim, natomiast nie do końca sprawdza się do szybkiej jazdy w trudnym terenie. Wraz z nowym silnikiem CX piątej generacji Bosch zaprezentował swój nowy system ABS, który nazywa się ABS Pro. Dedykowany jest do rowerów EMTB oraz doskonale sprawdza się w sporcie. ABS dla zawodników enduro? Serio? Ja nazywam się Darek Grudniewski, jestem z kanału Dr. E-Bike i w tym krótkim wideo odpowiem Ci na pytania, jakie zadali mi moi znajomi, którzy widzieli mnie testującego rower z systemem Bosch E-Bike ABS Pro. Czy chciałbyś mieć ABS w swoim elektryku, taki, żeby Ci nie blokował przedniego koła, jak ciśniesz ostro? Nie wiem. Myślę, że to jest system, który może działać, chociaż nie miałem jeszcze nigdy w życiu z nim styczności. Zdecydowanie nie. Myślę, że jest to dobry kierunek. Na razie stosuję taktykę zdjęcia paluszka z przedniej klamki i nie używania przedniego hamulca, jak nie potrzebuje. Musiałby się przyjechać, nie wiem. Może. Nie czuję tego, żeby to było potrzebne. Jeszcze 2 godziny temu powiedziałbym, że nie, natomiast przejechałem się rowerem z ABS-em, no i jestem skłonny stwierdzić, że jednak tak. Potrzebujesz ABS, który by ci powodował, że nie zablokujesz przedniego koła na szybkich zjazdach? Nie, bo nie używam hamulca. Zupełnie. No rozumiem. Więc szybkich i wolnych też nie. A widzę, że masz rower bez hamulców, spoko. Nie wiem, nie jeździłem, więc się nie wypowiadam. A myślisz, że już technologia jest na tyle dobra, że są w stanie to zrobić, nie żeby wiem. Chodziło? Jak potestuję, to zobaczę. Jako, że na Boschu to pewnie by się przydało, natomiast tak często mój rower ląduje w krzakach, że nie wiem, szczerze mówiąc, czy by przetrwał. Nie wiem, nie jeździłem nigdy na rowerze z ABS-em, nie umiem się do tego odnieść. Tak godą, jak u nas na Śląsku się jedzie, to nie ma takich wielkich górek, żeby ABS potrzebował. Lecimy z tematem. Czy ABS Pro zapobiega blokowaniu obu kół podczas hamowania? Nie. System ma zamontowane czujniki prędkości na przednim i tylnym kole, ale kontroluje tylko pracę przedniego hamulca. Rowerzysta ma możliwość zablokowania tylnego koła. Bardzo ciężko jest zablokować przednie koło, a to właśnie zablokowanie przedniego koła jest bardzo często przyczyną przewrotek. Czy ABS Pro będzie hejtowany przez sceptyków? Oczywiście. Sceptycy będą mówili, że to zbędny gadżet, że nikt tego nie potrzebuje, że nasz palec wskazujący dużo lepiej ogarnia hamulec niż jakiś superkomputer, że to się będzie psuło, że to jakieś fanaberie i w ogóle nie, nie, nie. Sceptycy podobnie komentowali pojawienie się regulowanych sztyc podsiodłowych, kół 29 cali, elektrycznych przerzutek czy rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Taka po prostu jest rola sceptyków. Czy ABS Pro sprawdza się w sporcie? Tak. Pani Natalie Schneider została mistrzynią świata EMTB, startując na rowerze z systemem ABS Pro. Zawodnicy teamu KTM startowali w tym roku w zawodach EEDR na rowerach wyposażonych w system ABS. Natomiast nie chwalili się w ogóle o tym, ponieważ wtedy jeszcze było embargo na ten produkt. ABS Pro w trybie race pozwala zawodnikom hamować później, mocniej i skuteczniej. Zawodnik czuje się bezpiecznie i lepiej może skupić się na linii przejazdu. Czy ABS Pro można sobie samemu zamontować do swojego e-bike'a? Nie. Ze względu na wymogi prawne system jest montowany do rowerów tylko przez producentów. Aby mieć system ABS, musisz kupić rower z tym systemem. Niestety będzie montowany tylko w droższych specyfikacjach rowerów, więc warto zacząć oszczędzać już teraz. Czy ABS Pro działa z każdymi hamulcami? Nie. System jest kompatybilny z hamulcami TRP DHR EVO oraz z hamulcami Magura MT7 oraz najnowszymi Magurami Gustav Pro. Wszystkie te hamulce, o których wspomniałem, pracują na oleju mineralnym. Nie jest sugerowane zakładanie innych klamek hamulcowych, ponieważ dla systemu ważne jest, aby zbiorniczek na płyn hamulcowy miał dużą pojemność. Dla przykładu Shimano wiemy, że słynie z tego, że ten zbiorniczek ma bardzo małą pojemność. Czy ABS Pro reaguje na nagłe wciśnięcie hamulca? Tak. Bardzo często do przewrotek dochodzi w pierwszej fazie hamowania, kiedy nagle i bardzo szybko wciskamy przedni hamulec. Często dlatego, że się czegoś przestraszyliśmy, albo dlatego, że nie jesteśmy wystarczająco precyzyjni. Moduł ABS ma wbudowany czujnik ciśnienia i jeżeli wyczuje jego nagły wzrost, to wtedy automatycznie ogranicza ciśnienie, jakie idzie na zacisk hamulca, co zabezpiecza nas przed przewrotką albo przed klasycznym OTB, czyli poleceniem przez kierownicę na przyczepnej nawierzchni.
Czy można łatwo sprawdzić, że system jest aktywny? Tak. Po włączeniu systemu, w zależności od zastosowanych komponentów, widać albo pomarańczową lampkę, albo świecące się logo ABS na wyświetlaczu. Po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów, nasz system się aktywuje, lampka albo to małe logo ABS znika i to oznacza, że nasz system jest gotowy, czuwa i będzie interweniował wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. To taki nasz anioł stróż. Czy komponenty systemu ABS Pro są ciężkie? Nie. System ma swoją masę, ale nie jest ona duża. Lubię liczby. Moduł ma masę 217 gramów. Do tego dochodzą dwie tarczki do pomiaru prędkości, każda po 70 gramów. Dodatkowo dwa czujniki prędkości, każdy po 20 gramów i jeszcze jeden kabel idący od modułu do silnika, który waży 25 gramów. Pi razy drzwi dodajemy do roweru pół kilograma. Jak dla mnie spoko. Bezpieczeństwo jest tego warte. Czy ABS Pro może być zamontowany w rowerze analogowym? Nie. System Boscha jest dedykowany tylko i wyłącznie do rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Sorry. System to nie tylko wspomniane wcześniej komponenty, ale również procesor, oprogramowanie, dodatkowe czujniki, które znajdują się w silniku. System do działania potrzebuje zasilania, a to jest dostarczane przez naszą dużą baterię w e-bike'u. Jak w praktyce działa ten system? System podczas pracy analizuje dane z czujników prędkości, z czujnika ciśnienia, z czujników pochyłu, z czujników inercyjnych i innych. Jeśli system wyczuje, że przednie koło wpada w poślizg, wtedy w ułamku sekundy reguluje ciśnienie, jakie idzie na nasz zacisk hamulcowy. ABS w trybie Trail Pro zabezpiecza również przed nadmiernym unoszeniem podczas hamowania na bardzo przyczepnej nawierzchni. Czy serwisowanie hamulców systemem ABS jest trudne? Nie. Procedura wymiany płynu hamulcowego, odpowietrzania, wymiany klocków hamulcowych jest dokładnie taka sama jak w hamulcach bez ABS-u. Możecie więc korzystać z usług waszego ulubionego mechanika. Czy ABS Pro można całkowicie wyłączyć? Tak. System ABS Pro ma trzy tryby pracy. Trail Pro, Race oraz Off, czyli całkowicie wyłączony. Dla mnie tryb Off przydaje się w dwóch sytuacjach. Pierwsza, jeżeli mamy ochotę porobić jakieś ewolucje na parkingu. I druga sytuacja, jeżeli chcemy sprawdzić, jak to było w starych czasach, kiedy rowery nie były jeszcze wyposażone w system ABS. Podobnie jest z regulowanymi sztycami podsiedłowymi. Czy da się jeździć bez? Da się. Musi być sztyca bezwzględnie. Zdecydowanie. Tak. Na Rachel. Tak. Nie, zupełnie niepotrzebne misje. Jeżdżę na sztywnej sztyce, takiej długiej. Zdecydowanie potrzebuję. Zdecydowanie. No zdecydowanie, to jakby do enduro to się rzeczywiście przydaje. Niepotrzebne zupełnie. Niepotrzebne zupełnie, dobrze. Zbędna waga. To jest... coś obowiązkowego. Jak najbardziej dropper jest niezbędnym elementem wyposażenia roweru górskiego. Oczywiście. Potrzebują rajderzy czy nie? U nas na Śląsku jak se siedna po szychcie, to cały czas mam sztyca na dole, więc cały czas jeżdżę się ze sztycą na dole. No właśnie, podobnie jest z ABS-em najnowszej generacji. Raz spróbujesz i już nie chcesz wrócić do zwykłego hamulca. Czym różni się tryb Trail Pro od trybu Race? W skrócie, tryb Trail Pro jest świetny dla większości rowerzystów. Zapewnia stabilne i kontrolowane hamowanie na luźnych nawierzchniach. Daje nam bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, a także zabezpiecza nas przed nadmiernym unoszeniem tylnego koła podczas hamowania na bardzo przyczepnych nawierzchniach. Tryb Race jest dla profesjonalistów albo zawodników. Reaguje dużo później, skraca drogę hamowania, a także pozwala nam robić stopy oraz pivoty. W tym trybie funkcja sterowania podnoszeniem tylnego koła jest totalnie wyłączona, więc uważajcie. Czy można sprawdzić statystyki działania systemu? Tak. Podczas jazdy widać na wyświetlaczu, ile razy system interweniował, jak długa była droga hamowania oraz jak długi był czas hamowania. Po zakończonym treningu można w aplikacji sprawdzić, ile wykonaliśmy hamowań oraz proporcje hamowania bez ABS-u i z ABS-em. Jeżeli okaże się, że ABS podczas naszego treningu prawie wcale nie działał, to dla nas jest to oczywiście zaraz wskazówka, że hamujemy zbyt słabo i zbyt delikatnie. A ty, widzu, co myślisz o ABS-ie w rowerze? Chciałbyś sprawdzić, jak to rozwiązanie działa w praktyce? Uważasz, że to rewolucja czy zbędny gadżet? Wyobrażasz sobie w tych czasach jeżdżenie autem bez ABS-u? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Ja jestem pod wrażeniem systemu i ubolewam, że muszę już oddać ten rower z ABS-em, który miałem przyjemność testować przez ostatnie 2 tygodnie. Wyprodukowanie takiego wideo zajmuje mi zwykle tydzień. Jeśli doceniasz to, co robię, to bardzo proszę, zasubskrybuj mój kanał, daj lajka oraz napisz 2 słowa w komentarzu. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję ci serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, z prądem, hej!